Kochani, skończyliśmy w tamtym tygodniu omawiać, znaczy nie skończyliśmy, tylko rozpoczęliśmy omawiać post. Marek zaczął i dzisiaj chciałem ten temat jeszcze pociągnąć, tak? Dowiedzieliśmy się, czym post jest, czym post nie jest i że post to nie jest tylko wymysł chrześcijański, ale że po prostu to jest rzecz, którą dużo religii na świecie praktykuje. I skończyliśmy na Izajaszu 58 rozdziale. Ja bym chciał jeszcze go raz przeczytać dla nas wszystkich i powiedzieć, dalej pociągnąć po prostu temat postu. Bo jeżeli taka po ostatnim takim tym naszym spotkaniu, taka konkluzja mnie naszła, że post bez modlitwy to jest po prostu głodówka, nie? I świat to praktykuje, tak? A modlitwa bez postu, to zaraz się dowiemy, czym jest. Nie? To musi być balans zachowany w tym wszystkim, nie? Ale przeczytajmy sobie jeszcze raz ten Izajasz 58 rozdział od 3 do 11 wersetu. Czemu pościmy, a tego nie widzisz? Czemu trapimy nasze dusze, a tego nie zauważasz? Oto w dzień waszego postu wykonujecie swoją wolę i żądacie wykonywania wszystkich prac. Oto pościcie dla kłótni i sporów, i aby bić niegodziwą pięścią. Nie poście tak, jak robicie dzisiaj, aby wasz głos był słyszany w górze. Czy to jest ten post, który wybrałem? Dzień, w którym człowiek trapi swoją duszę, żeby zwiesić swoją głowę, jak sitowy, i słać sobie posłanie z wora i z popiołu? Czyż to nazwiesz postem i dniem przyjemnym dla Pana? Czy nie jest to tym postem, który wybrałem, rozerwać więzy niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo, dzielić swój chleb z głodnym i ubogich wygnańców wprowadzić do swego domu, a widząc nagiego przyodziać go i nie ukrywać się przed nikim? Kto jest twoim ciałem? Wtedy twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i twoje zdrowie szybko zakwitnie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą i chwała Pana będzie za tobą. Wtedy będziesz wzywał, a Pan wysłucha. Zawołasz, a odpowie. Oto jestem. Jeśli usuniesz spośród siebie jarzmo, przestaniesz wytykać palcem i mówić nieprawości. Jeśli otworzysz swoją duszę głodnemu i nasycisz duszę utrapioną, wtedy twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan nieustannie będzie cię prowadził i nasyci twoją duszę w czasie suszy i utuczy twoje kości i będziesz jak nawodniony ogród, jak źródło wody, którego wody nie ustają. I na tym, kochani, skończyliśmy w tamtym tygodniu. Jak widzicie, to jest taki dosyć konkretny fragment o poście, nie? Bóg jasno mówi, że macie pretensje o to, że pościmy, a tego nie widzisz, tak? Dajemy ci coś, nie? Tego nie zauważasz. Ale kochani, jest taki fragment, jest dużo fragmentów, ale wybrałem taki jeden fragment Pisma Świętego, Ewangelii Mateusza, który myślę, że bardzo odzwierciedla to całość postu. Ponieważ Jezus tam mówi, to jest kazanie na górze, ponieważ Jezus, zresztą jak zauważyliście już chyba któryś raz z rzędu, stoję tutaj i mówię coś i odwołuję się do kazania na górze, bo to kazanie jest dla mnie takim streszczeniem całej Biblii, całego chrześcijańskiego naszego życia, nie? To jest trzy rozdziały, które po prostu streszczają wszystko. I Jezus tam, nawiązując do postu, on mówi jeszcze o dwóch innych rzeczach. Mówi o poście, o jałmużnie i o modlitwie. I to jest pełnia, moim zdaniem. Napisałem sobie tak, że wiecie, jest Trójca Święta, jest Ojciec, Syn i Duch Święty i jest post, modlitwa i jałmużna. I zapisałem sobie, że post jest symbolem Ojca, to znaczy Ojciec, do którego ty przychodzisz w czasie postu. Bo post jest po to, żeby nawiązać relację z Ojcem, jeszcze głębszą, jeszcze bardziej zaciśnioną. Jałmużna, zaraz zobaczymy sobie, będziemy o tym mówić. Jałmużna była dawaniem coś od siebie, od serca. I tak jak Jezus powiedział, nikt mi życia nie odbiera, ja przyszedłem to życie dać. To ja daję swoje życie za życie tego świata. Dla mnie to jest symbol Jezusa, tego, co Jezus zrobił. I modlitwa to jest Duch Święty, tak sobie zapisałem, który w nas się modli, który woła Abba Ojcze w każdym z nas. I to jest, zapisałem sobie, że to jest pełnia postu. Ale teraz zobaczcie, Mateusza 6, od 16 do 23 wersetu czytamy tak. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jako budnicy,
Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Światłem ciała jest oko, jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąż będzie. I tu chciałem się trochę zatrzymać. Zobaczcie, a gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jako budnicy. Czyli Jezus tutaj nam sugeruje, że kiedy pościsz, to świat, ludzie dookoła ciebie, oni nie powinni zauważać różnicy między twoim zachowaniem, kiedy ty pościsz, kiedy jesteś głodny, kiedy coś się z tobą dzieje, a w momencie, kiedy po prostu żyjesz normalnym chrześcijańskim życiem. Nie? Więc mówi, tak robią obłudnicy. Tak. Zobaczcie, to jest napisane, że oni odbierają swoją nagrodę. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ty pościsz, ty w pewnym sensie zbierasz sobie jakąś nagrodę, która może być zachowana w niebie. Tak? Bo Jezus mówi, zobaczcie, Jezus na jednym wydechu praktycznie, on mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie sobie skarby w niebie, tam gdzie mól i rdza nie niszczą, tam gdzie nie ma czego zabrać. Tak? Zobaczcie dalej, ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz. Nie wiem, czy wiecie, że w oryginalnym greckim tekście tutaj nie pisze, że namaść sobie głowę, ale pisze namaść głowę oliwą. Nie? Nie, tutaj nie ma tego wyrazu oliwa. W greckim tekście on jest. I teraz, wiecie, oliwa w Piśmie Świętym jest zawsze symbolem Ducha Świętego. Zawsze jest symbolem Ducha Świętego. Oliwa. I Jezus mówi, to jest taki symbol, wiecie, dla nas dzisiaj. Zanim w ogóle zaczniesz pościć, to rób to ze mną. Bo tylko poprzez Ducha Świętego, tylko w duchu możesz się do mnie zbliżyć. Tak? Jezus powiedział, prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Tak? I umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. I zobaczcie, później Jezus mówi naprawdę potężne słowa. On mówi, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. To znaczy, tam gdzie ty składasz, swoje nagrody zdobywasz, tam będzie twoje serce. Jeżeli ty nagrody zdobywasz w niebie, to zgadnij co? Twoje serce będzie dokładnie tam. A jeżeli tam będzie twoje serce, to jest jedyny sposób, żeby ściągać Królestwo Boże na ziemię. Bo wtedy masz łączność z Bogiem przez twoje serce, przez twojego ducha. Tak? Jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. Wiecie, nie wiem, czy już zauważacie, że ten fragment bardzo się wiąże z tym, co czytaliśmy u Izajasza. Bo u Izajasza, jeszcze raz sobie zobaczmy, Bóg mówi tak, czy to nie jest tym postem, który wybrałem, rozerwać więzy niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo? Wiecie, co było, wiecie, takie, jest takie wyrażenie w języku hebrajskim, David Stern, to jest taki gość, który słownik na przykład grecki zrobił, nie? Komentarze do Nowego Testamentu. I on na przykład komentuje to, że tutaj, gdzie mamy, jeżeli twoje oko jest szczere, wiecie, w Izraelu jest takie wyrażenie złe oko, nie? Czyli mówi, że ktoś ma złe oko. Co to znaczy? Nie chodzi o to, że ten ktoś ma, nie wiem, złe oko, że nie widzi, że mu się wzrok psuje i ma złe oczy, tak? Chodzi o to, że kiedy patrzysz na kogoś, to patrzysz na nim w zły sposób. Patrzysz na niego oceniająco, oskarżająco. Zawsze, kiedy patrzysz na człowieka, w nim jest coś, co ciebie akurat dotyka. Zawsze to jest coś negatywnego. Tak? Nie wiem, źle chodzi, źle się ubiera, coś. To jest zawsze to. I kiedy w Izajaszu czytamy, że to jest post, przyodziać nagiego, przyodziać, nakarmić głodnego i tak dalej, to żeby to wszystko zobaczyć, trzeba mieć dobre oko.
nie dobre z dobrym wzrokiem, ale oko, które kiedy patrzysz na człowieka, ty go nie osądzasz, ty go nie oceniasz. Ty nie wiesz, co się z nim dzieje w środku, tak? Tylko Bóg zna jego serce. Całe twoje ciało będzie pełne światła, jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Dlaczego chcę podkreślić ten fragment, że całe twoje ciało będzie pełne ciemności? Bo za chwilę zobaczycie fragment, który mówi, co się wiąże z tym, jeżeli twoje ciało jest pełne ciemności, jeżeli dzisiaj jesteś osobą zbawioną, wierzącą w Pana Jezusa, a może gdzieś jest taki problem, że faktycznie to oko nie jest do końca takie, jakie być powinno. Więc post też jest taką odpowiedzią na to, żeby ponaprawiać te rzeczy, które gdzieś w nas są niezałatwione. Ale tak jak powiedziałem, Jezus łączy post z jałmużną i z modlitwą. Zobaczmy, w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 3-4 wersecie Jezus mówi tak, ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Znowu, robimy coś tak, żeby ludzie nie widzieli. Tak? Nasza prawa ręka ma nie wiedzieć, co robi lewa. Te dwie ręce są częścią jednego ciała. A co dopiero mówić o kimś, kto jest innym ciałem obok nas, tak? Żeby to robić w ukryciu, kiedy tylko Bóg widzi. Zauważcie, że tutaj jest napisane, że kiedy wy coś robicie w ukryciu, to Bóg oddaje jawnie. Tak? Wiecie, dzisiaj jest dużo ludzi na świecie, niewierzących, którzy na przykład bardzo duże pieniądze przeznaczają na akcje charytatywne i odbierają z tego chwałę, tak? Ludzie ich szczycą, coś tam. Zauważcie na przykład, że jednym z takich, kiedy próbujesz kogoś ewangelizować, to ludzie przychodzą i mówią, ale w sumie ja jestem dobrym człowiekiem, przecież udzielam się charytatywnie, coś robię, coś płacę, nie? Gdzieś coś, wszystko gra. Ale to nie tak. To nie tak. Zobaczcie, w Mateusza 6:14 czytamy dalej, ale ty, gdy się modlisz, zobaczcie, już na samym początku można zauważyć, że Jezus te trzy rzeczy łączy. On mówi, gdy się modlisz, gdy dajesz, gdy się modlisz i gdy pościsz. Są trzy rzeczy. Jezus, zobaczcie, że on nie mówi, on tego nie zakłada tak, jakby to, jeżeli coś tam się stanie. On to uważa za pewnik. Ty pościsz, modlisz się i po prostu dajesz siebie, tak? Dajesz jałmużnę. Bo jałmużna to też nie do końca jest pieniądz, tak? Jałmużna jest też czymś innym, kiedyś też o tym sobie powiemy. Więc Mateusza 6:14 mówi tak, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twojego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię, niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wprowadzaj nas w pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski. Widzicie, że to się wiąże z tym, co Jezus wcześniej powiedział. To, że wy pościcie, co Bóg powiedział w Izajaszu, to, że wy pościcie, ja to wszystko widzę, tylko że wy to robicie w niewłaściwy sposób. I potem macie pretensje do mnie, że ja na to nie reaguję. Zobaczcie, te pierwsze fragmenty Izajasza. Czemu pościsz? Pościmy, a tego nie widzisz. Czy Bóg tego nie widział? Oczywiście, że widział. Czemu trapimy nasze dusze, a tego nie zauważasz? Wiecie, dusza w Piśmie Świętym zawsze symbolizuje całe twoje ciało. Nie? Kiedy mamy napisane na przykład dusza w psalmach, to nie chodzi o twoją tylko uczucia, ale po prostu od ciebie całego. Tak? Że jakieś utrapienia przychodzili i tak dalej. Mówią, ty tego nie widzisz. Boże, po co mamy to robić? Nie? Więc widzicie, że post jest nieodłączną częścią postu jest modlitwa, jest jałmużna. Jałmużna w sensie dajesz siebie innym. Tak? Zobaczcie, że kiedy czytaliśmy tutaj o poście w Izajaszu, tu nic nie ma o niejedzeniu. Nie wiem, czy zauważyliście to, że Bóg mówi, że tu nie chodzi o niejedzenie. Tak? Więc widzicie, już widzimy, że ta różnica między światem, o której mówił Marek w tamtym tygodniu, a chrześcijaństwem, to są dwie różne rzeczy. Nie? Ramadan, który w tamtym tygodniu robiliśmy, oni co? Oni po prostu nie jedzą.
Niektórzy z nas tutaj mówiliśmy, że nie jedzą tylko w dzień, ponieważ w nocy Allah nie widzi i dlatego jedzą, tak? Rozumiecie? To Bóg tutaj mówi, że post jest czymś innym. Mówi, że post jest czymś innym. Ale zaraz sobie zobaczymy, bo przecież powiecie mi, no ale Adrian, no ale jest dużo osób w Piśmie Świętym, którzy nie jedzą, faktycznie nie jedzą, nie? I okej, zaraz sobie o tym powiemy. Więc post jest zawsze nieodłączną częścią postu, jest modlitwa, jest dawanie samego siebie ludziom. Nie chodzi o to, żeby zamknąć się, wiecie, gdzieś na pustyni, na pustkowiu, tak? Bo zobaczcie, tak naprawdę, czy Jezus naprawdę musiał pościć sam na pustyni? Nie, on był bez grzechu, on był święty, on był Bogiem. Nie musiał pościć, ale on to zrobił. Po pierwsze, żeby dać nam wskazówkę, jak to robić. Po drugie, kiedy Jezus poszedł na pustynię sam, zauważcie, że on nie poszedł tam sam. On poszedł tam poprowadzony przez Ducha Świętego, czyli Duch Święty z nim był i on poszedł tam, żeby spędzić czas w obecności z Ojcem. Tam było co najmniej 3 osoby. Plus jeszcze 4 doszła niepożądana, której nikt nie chciał tam, nie? No. I dzisiaj, zobaczcie, w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich czytamy, jak Jezus, jak Bóg, bo Jezus był, jest i będzie całkowitym odwzorowaniem Boga, tak? To jest, jeżeli chcesz zobaczyć Ojca, Filip zapytał, Panie, pokaż nam Ojca w Ewangelii Jana, pamiętacie to? A Jezus mówi, tyle czasu jestem z wami, nie widzisz mnie, Filipie, nie poznałeś mnie? I w Dziejach Apostolskich mamy napisane, kto, w kim my widzimy Jezusa. Jezus identyfikuje się z ludźmi, których Paweł idzie zatłuc. Idzie ich wywlec z domu, idzie ich skazać na sąd, idzie ich po prostu ukamienować. To były kobiety, to były dzieci, to byli mężczyźni, tak? Jezus mówi, dlaczego ty mnie prześladujesz? Dlaczego ty mnie prześladujesz? Jezus nigdy tam nie powiedział, że ty kogoś prześladujesz. Więc zobaczcie, post jest zauważeniem tym dobrym okiem człowieka, który jest stworzony na obraz Boga. Tak? Na przykład Jakub w swoim liście napisze, że tym samym językiem my błogosławimy Boga i przeklinamy człowieka, który jest na ten obraz Boga stworzony. Więc nie da się pościć, kochani, nie zauważając drugiego człowieka. Nie da się pościć, w sensie zamknąć się w swoim pokoju na 40 dni, wyrzucić klucz przez okno, tak? I po prostu siedzieć tam z brzegiem. Oczywiście można tak robić. Ale w prawdziwym biblijnym poście nie o to chodzi. Bogu nie chodzi o to, żebyś się zakatował i nic nie jadł. Bogu nie chodzi o to, żebyś ty wyrzucił wszystkie ciastka, lodówkę łańcuchem obkleił, tak? I żebyś czasem nic nie zjadł. To nie o to chodzi. Wierzcie mi lub nie, ja przeszedłem 40 dni postu na początku swojej drogi chrześcijańskiej. Z Jezusem ja przeszedłem 40 dni postu. Ja dzisiaj dopiero wiem, że to wcale nie był post. Ja się modliłem 40 dni, modliłem się naprawdę godzinami. Czytałem Słowo Boże godzinami. Tylko wiecie, w czym był problem? Że było dużo ludzi, którzy na przykład potrzebowali mojej pomocy, ale oczywiście ja byłem takim faryzeuszem, że mówiłem, absolutnie, ja mam post. Ja mam teraz człowieka, mam teraz modlitwę 3 godziny, 2 godziny. I po tych 40 dniach nagle okazało się, że no, w sumie nie ma nic spektakularnego. Zrzuciłem 30 kilo, potem 40 przybrałem w jakimś czasie i tyle było z tego postu. Nie? Bez sensu, totalny bez sensu. Oczywiście, no, były momenty takie, że faktycznie, że tam parę rzeczy się zadziało, tak? W momencie, kiedy pościłem, na przykład, chyba tam w około 30 dnia, po prostu podczas modlitwy zacząłem się modlić językami i tak dalej. I jakieś tam rzeczy się wydarzyły. Ale po jakimś czasie, kochani, mi dopiero Pan Bóg pokazał, że to nie było to. To fajnie, że to zrobiłem. Że to nie o to Bogu chodziło. Więc jestem naprawdę, to co wam mówię, to jest po prostu to, co ja sam sprawdziłem. Na sobie. I kiedy nie zauważamy drugiego człowieka w czasie tego postu, w czasie tej modlitwy, to naprawdę to nie ma sensu. Za chwilę, za 2 tygodnie chyba, czy tam za tydzień, za tydzień, będziemy mieli tutaj czas postu, tak? W naszej społeczności. Będzie też możliwość wspólnej modlitwy 2 razy dziennie. Nie musicie być 2 razy dziennie, możecie być raz. Możecie nawet raz na tydzień, w tym tygodniu wejść na tego Zooma i po prostu z nami się pomodlić. Ale nie zapominajcie o jednym. Post nie jest tylko niejedzeniem. Niejedzenie bez tych kolejnych 2 składowych
jest po prostu jakąś głodówką, jest jakimś chorym przejściem, jest jakimś fastingiem, który cały świat robi. Diety dzisiaj w świecie się opierają właśnie na tym, mówią, nie jedz. Tak? Ale zobaczmy sobie, są różne na przykład posty w Piśmie Świętym. Na przykład 40 dni. 40 dni pościł Jezus, 40 dni pościł Mojżesz dwa razy. Raz za lud Izraela, dwa, kiedy dostał tablicę tego przymierza. I Jozue na przykład, nie? Takim przykładem jest. 21 dni pościł Daniel. Zauważcie, Daniel pościł raz pościł 10 dni, raz pościł 21 dni. Jakieś pewne rzeczy się wydarzyły. Zachęcam was, doprzeczajcie sobie Księgę Daniela. Ale post Daniela na przykład nie polegał na tym, że on nic nie jadł. Post Daniela polegał na tym, że on nie jadł słodyczy, mięsa i nie pił alkoholu. Czy Bóg uznał to za post? No tak, przychodzi do niego później anioł z jakimś objawieniem i tak dalej. Sprawdźcie to sobie sami, nie? Daje mu objawienie. Bóg to uznaje, ale dlaczego to uznaje? Dlatego, że Daniel postanowił, że nie będzie jadł i teraz ty, Panie Boże, musisz pobudzić siebie, żebyś coś zrobił dla mnie, bo ja ci coś daję? Nie. Bóg odpowiedział, ponieważ Daniel miał otwarte, skruszone serce przed Bogiem, tak? Zobaczcie, kiedy Dawid grzeszy z Batszebą, tak? Zobaczcie, to jest piękny przykład. Jak już go czytałem, nie mam go tutaj przygotowanego, ale kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą i rodzi się dziecko, Batszeba w tym momencie rodzi, nie? I wcześniej przychodzi prorok Natan do Dawida i mówi, to dziecko umrze. Dlatego, że ono jest wynikiem waszego grzechu, to dziecko umrze. Nie? I Dawid co robi? Dawid nie je, tak? Leży plackiem tam na ziemi, rozłożony przed świątyni, tak? I czeka. Przychodzą do niego ludzie. On co? On pości, tak? Przychodzą do niego ludzie. Dziecko umarło i co dalej? Nie wiedzą, jak mu to powiedzieć. Wiecie, jaka jest reakcja Dawida? Dawid wstaje, siada do stołu, mówi, dobra, to teraz będę jadł. Zaczyna jeść. I wszyscy są w szoku, mówią, ale no co, dziecko ci umarło, nie? A on co mówi? Mówi, do tej pory myślałem, że Bóg jeszcze może się odwrócić, ale teraz to już nie mogę do tego dziecka pójść, tak? Znaczy, on nie może do mnie wrócić, ja mogę do niego pójść, tak? Więc zobaczcie, post jest czymś, co może odmienić Boże decyzje czasami, tak? Ale post, znowu, post to nie jest głodówka. Bóg wydał wyrok w sprawie Dawida i to nic nie zmieniło, że Dawid nic nie jadł, tak? To dziecko i tak umarło. Chociaż są przykłady w Piśmie Świętym, gdzie Bóg zmienia swoje zdanie. Ale nie możemy traktować postu, bo o co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, że to jest złe czy dobre. Chodzi mi tylko o to, że nie możemy traktować postu jako coś, co Bóg na pewno odpowie. Bóg odpowie, bo On zawsze odpowiada. Ile razy w waszych modlitwach Bóg odpowiedział, a wcale nie pościliście? Tak? Ale są na przykład rzeczy w Biblii, które Jezus mówi, post jest bardzo potrzebny. Jezus powiedział, Marek nam mówił w tamtym tygodniu, mówi, kiedy Syn Człowieczy odejdzie, wtedy będą pościć. Jezus schodzi z góry, jest chłopak, którego demon rzuca w wodę, w ogień. Uczniowie tam się spinają, wiecie, w imieniu Jezusa wyjdź, nic się nie dzieje. Jezus przychodzi i mówi, postu wam zabrakło. Post i modlitwa. Ten rodzaj wychodzi przez post i modlitwę. Tak? To znowu nie jest tak, jak niektórzy dzisiaj nauczają, że jak będziesz pościł, to nagle moc z nieba na ciebie spłynie do końca życia. Nie spłynie. Może spłynie, ale jeżeli będziesz żył w grzechu, to ta moc gdzieś się ulotni. Post jest przede wszystkim czymś tak jak szabat. Szabat był stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Post jest dla człowieka. Post jest po to, żeby człowiek odczuł tą bliskość Boga z nim. Bo w duchu Bóg jest cały czas z nami. I to nigdy się nie zmieni. Tak? Ale my tej bliskości często nie odczuwamy. Tak? My potrzebujemy odczuć tą obecność. I post jest doskonałym takim przykładem na to, żeby tą obecność odczuć. Żeby zrozumieć, dlaczego w moim życiu dzieje się tak, jak się dzieje. Czasami często jest tak, że post przynosi uzdrowienie. Tak? Wiecie, ja znam przypadki, gdzie naprawdę ludzie zostawali uzdrawiani podczas postów. Bo znam przypadki, gdzie ludzie zostawali uzdrawiani, zanim jeszcze w ogóle zaczęli pościć. Po prostu składali pewnym, z otwartym sercem oczywiście, taką deklarację przed Bogiem, że tak, Panie, ja chcę pościć, chcę to zrobić. Nie? 21 dni Daniel, 14 dni Paweł. Kiedy jest na łodzi, łódź się rozbija, tak? I Paweł dostaje pości, dostaje
objawienie. Wiecie, oni tam wyrzucają wszystko z tego statku, jedzenie, wszystko, nie? A Paweł, i chcą uciekać, a Paweł mówi, nie, jak uciekniecie, to wszyscy zginą. Albo zostajemy wszyscy i mam potwierdzenie od Boga, że wszyscy przeżyjemy. Nic się nie stanie, statek się rozbija, ale będziemy żyć. 14 dni, nic nie jest. Dostaje odpowiedź, tak? Spójrzcie w tamtą sytuację. Oni są na morzu. Nie ma żadnych systemów nawigacyjnych, nic. Są gwiazdy i może cyrkiel jakiś, tak? Nie ma jakichś GPS-ów, wiecie, nie wiedzą, gdzie są. Jest sztorm, burza. Nie wiadomo, czy przeżyją. Nie wiadomo, czy jak za chwilę usiądzie, to czy za chwilę łódź się nie przewróci, nie wyląduje. Czy ta śmierć będzie szybka, czy będzie go długa, czy będzie się topił, czy może go coś zje, może nie zje. Może będzie tam dryfował przez kolejny tydzień i w końcu nie wytrzyma i spadnie. Spróbujcie wejść w tamtą sytuację. A Paweł mówi, okej, to teraz zaczniemy pościć, teraz zaczniemy słuchać, co Bóg do nas mówi, jakie ty, Boże, masz rozwiązanie. I post jest właśnie czymś takim. By zobaczyć, Panie, jakie ty masz dzisiaj dla mnie rozwiązanie. Daniel 10 dni, Estera, o której mówił Marek w tamtym tygodniu, 3 dni. Estera idzie do króla, wtedy za wejście do króla na dziedziniec królewski, nie wiem, czy Marek wspominał o tym, czy nie, ale na dziedziniec królewski, jeżeli weszłeś, to w księdze Estery pisze, to groziła ci śmierć. Jedynym sposobem, jaki cię uchronił od śmierci, to było to, że król wyciągnął swoje berło w twoim kierunku. I ktokolwiek tam wszedł, po prostu koniec. Za samo wejście. Estera mówi, pośćcie za mnie przez 3 dni, a potem wejdę. Jak zginę, to zginę. Trudno. Ale pośćcie, pomyślcie tego, po co oni mieli pościć? Po to, żeby Estera, nie wiem, żeby Bóg spojrzał, w sumie poszczą, więc dobra, to zachowam ją od życia? Czy po to, żeby Estera nabrała tej bliskości z Bogiem, żeby po prostu poczuła tą bliskość, że pójdzie tam w Bożej odwadze Ducha Świętego? I w poście właśnie o to chodzi. Dlaczego powiedziałem, że kiedy nasze oko jest złe, Pismo Święte mówi, to nasze całe ciało będzie złe? Ponieważ w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy tak. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Jeżeli twoje ciało jest pełne ciemności, bo masz złe oko, to jakim cudem chcesz swoje ciało oddać na rozumną służbę Bogu? Nie możesz. Dlaczego? Bo Bóg jest święty. On nie może przyjąć ofiary, która jest na przykład nieświęta. Spójrzcie na Kaina i na Abla. Bóg ustalił, to jest święta ofiara ze zwierząt. A Kain przychodzi i mówi, nie, ja mam swoją. Dla mnie ta jest święta. I składa plony ziemi. I potem się dziwi i mówi, no ale czemu? I Bóg do niego przychodzi i mówi, dlaczego twoja twarz jest smutna? Czyż nie powiedziałem, że tak ma być? Jeżeli Bóg tak powiedział, tak ma być, więc tak ma być. Jeżeli Jezus powiedział, będą pościć po tym, jak ja odejdę, to znaczy, że tak trzeba. Że to sprawia w nas jakieś działanie, na które Bóg odpowiada. A więc znowu, jeżeli masz dobre oko, to wtedy zauważasz tych wszystkich ludzi, których czytaliśmy w Izajaszu. Jeżeli ich zauważasz, to wtedy swoje ręce, swój wzrok, swoje usta, swój język, ty oddajesz na tą rozumną służbę. Ty pomagasz wtedy tym ludziom, tak? I wskazujesz na Jezusa, świecisz. Ale jest jeszcze fajny fragment, który Jezus też bardzo mocno łączy z postem. To jest Marek, 2 rozdział, 16, werset do 22. A uczeni w piśmie i faryzeusze, widząc, że jest celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów, cóż to jest, że on je i pije z celnikami i grzesznikami. A Jezus usłyszawszy to, zauważcie, że oni nawet nie przychodzą do Jezusa, oni mówią to do uczniów, nie? Między sobą, nie? Ale Jezus to słyszy i mówi, powiedział im, nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Ci chorzy chociażby z Izajasza 58, nie? Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. A uczniowie Jana i faryzeuszy pościli. Przyszli więc i pytali go, czemu uczniowie Jana i faryzeuszy poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? I odpowiedział im Jezus, czy przyjaciele oblubieńca mogą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Wiecie, oblubieniec, bo mamy takie słowo oblubieniec, ale wiecie, kto to jest oblubieniec? To jest pan młody, tak? Z wesele. No to kto z was, wiedząc, że ma huczne wesele swojego syna, swojego dziecka, nie wiem, kogokolwiek, tak? Swojego przyjaciela, kto z was mówi, to ja w tym czasie robię post. Przeważnie robimy odwrotnie, Polacy robią. Przecież nie tylko Polacy. Nie jedzą,
po to, żeby tam się najeść, nie? A nie robić post. Nie? Ale zobaczcie, czemu więc oblubieniaca mogą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Mają się cieszyć, lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, a wtedy w tych dniach będą pościć. I zobaczcie, Jezus na jednym wydechu łączy to z bukłakami i mówi tak, nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty. Inaczej nowa łata ujmuje nieco od starej szaty i rozdarcie staje się gorsze. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki i wino wycieka, a bukłaki się psują. Lecz nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. Co to znaczy? Ja sobie tutaj zapisałem, że bukłaki to jest post. A młode wino to jest nowe namaszczenie Ducha Świętego. To namaszczenie oliwą, które wcześniej powiedziałem, tak? Ta oliwa, którą nas Bóg namaszcza. I Bóg mówi, dopóki ty nie zmienisz swojego oka, dopóki ty nie staniesz się nowym stworzeniem, dopóki nie uwierzysz we mnie, tak? My dzisiaj wiemy, że poprzez wiarę w Jezusa my stajemy się nowym stworzeniem. To jest, mówi, to ten post nie ma sensu, bo te wino, które jest tym nowym namaszczeniem, ono z ciebie wypłynie. Ono nie ma w czym zostać. Nie? Jezus mówi to na jednym wydechu, nawiązując do postu. Więc musisz stać się nowym bukłakiem. Jak stać się nowym bukłakiem? Jeżeli bukłak to jest post, tak? Musisz stać się nowym stworzeniem, żeby zacząć normalnie pościć. Żeby stać się nowym stworzeniem, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Zostać zrodzonym na nowo. A żeby, jak już zostajesz zrodzony na nowo, to musisz zbadać swoje serce i prosić Boga, żeby On zbadał twoje serce, czy twoje oko czasem nie jest złe. Wiecie, to jest łatwo zauważyć. Bo sami wiecie tutaj, że łatwo jest zauważyć, czy moje oko jest złe, czy nie. Wystarczy spojrzeć na kogoś, kogo nie do końca lubię i spojrzeć na moją pierwszą